Siema internet, z tej strony Szaman, z ekipy to ja Gotne. Po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siema. Zapraszam was na film o Fremenach i Arrakis. Jak już wspomniał wam Bart w filmie o historii Duny, ludzkość na pewnym etapie swej ekspansji natrafiła na planetę zwaną Arrakis, która w pewnym momencie stała się elementem, bez którego to imperium nie mogłoby funkcjonować, czego dowiedzieliśmy się w książce Duna, czy tam w filmie, jeśli ktoś książki nie czytał. Z początku Arrakis znaczyło tyle co śmieci i co gówno z nieba leci, a to Sowieci. Przepraszam. Na początku Arrakis było podobne wojskowej definicji kałuży. Wojskowa definicja kałuży to zbiornik wodny o niewielkim znaczeniu strategicznym, do którego przekroczenia wojsko nie potrzebuje użycia sprzętu zmechanizowanego. Tylko, że na Arrakis nie ma wody, a przekroczenie jej nie jest proste nawet ze sprzętem zmechanizowanym. Ale z tym znaczeniem strategicznym to faktycznie tak było. W sensie, że idą dwa koty przez Arrakis, jeden mówi, stary, nie ogarniam tej kuwety, nie? Albo idzie płetwonurek przez Arrakis i spotyka Fremena i mówi, stary, ale żeście tu plaży odjebali, nie? No ale już tak na poważnie, na Arrakis nic nie rosło, nie było sensownych złóż, a jeśli jakieś były, to utrzymywane w kolonii z tego powodu, z tych żył, jest nieopłacalne totalnie. Co najwyżej można było się tu rozbić i umrzeć z pragnienia. Dla takich osób na Dunie powstał port gwiezdny. Zapewne potrzebne było, nie wiem, jakieś miejsce do tankowania w razie czego, czy coś w tym stylu. I to wszystko. No ale pewnego razu, jeszcze za czasów Starego Imperium, czyli przed dżihadem bulteriańskim, za rządów Szakada Mądrego, na Arrakis pojawił się chemik. Yonsub Ashkoko. No i ten Yonsub Ashkoko badał Dunę i przebadał melanż, czyli przyprawę. Bardzo prędko odkrył jej właściwości sprawiające, spowalniające starzenie, którymi podzielił się z imperatorem. Szakad Mądry przypisał sobie odkrycie melanżu. Zgarnął całą glorię i chwałę. Jednakże prawda została zapamiętana przez inną pamięć zakonu Bene Gesserit oraz zapisane w 5. edycji Słownika Królewskiego. No, to tam była ta prawda. Szakad Mądry mimo wszystko nie żył wcale tak długo i oprócz bycia zapamiętanym jako odkrywca melanżu, świat pamięta go jako ojca ostatniego z imperatorów Starego Imperium, a ten ostatni to w ogóle został zapomniany z imienia, dlatego w kronikach zapisane jest jako upadły imperator. To w czasie jego rządów nastąpiła rewolucja tytanów i się skończyło babci sranie. Ale olać imperatorów i historię imperium, o tym wam opowie Bart. A jak mnie ładnie poproście, to nie zrobię pocztu wszystkich imperatorów. Przejdźmy do Arrakis. Samo Arrakis znajduje się daleko od głównych zaludnionych światów i ich szlaków handlowych. I można byłoby powiedzieć, że w związku z tym znajduje się z daleka od polityki. Że to zadupie, miejsce, gdzie psy szczekają dupami, gdzie po takie, nie wiem, przystawki jak pasztet drobiowy jeździ się do Katowic. Że jak orzeł tamtędy przylatuje, to tak wygląda, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale nic bardziej mylnego. Ogromna część uwagi całego wszechświata skupiona jest na Arrakis. Wokół planety krążą dwie formacje skalne, będące jej księżycami. Pierwszy przypomina zaciśniętą ludzką pięść, drugi pustynną mysz, czyli Muad Diba. Ale olać księżyce, wracamy na Arrakis. Ta to niemal wyłącznie jedna wielka pustynia wydmowa, stąd też nazwa planety, czyli Duna. Znajdują się tutaj zwietrzałe pasma górskie, które rozciągają się na całej planecie, dzieląc pustynię i dając schronienie ograniczonym formom życia. Atmosfera zapewnia odpowiednią ilość tlenu, przez co pozwala ludziom żyć tu całkowicie bez sprzętu do oddychania. Pojawia się pytanie, skąd tlen na planecie, na której nie ma ani roślinności, ani mórz z glonami do przeprowadzenia fotosyntezy? Odpowiedź jest prosta, jak budowa cegły. Nie, dobra, odpowiedź nie jest prosta jak budowa cegły. Odpowiedź jest jak rozumowanie mojej byłej. Tlen na Arrakis produkują czerwie, której to efektem ubocznym jest melanż. Organizm żywy, zwierzę, produkuje tlen. Mózg rozjebany. Co? Dlatego też Fremeni mówią, że czerwie dają życie. Oprócz tlenu do przeżycia niezbędna jest woda. Czy woda występuje na Arrakis? Tak.
I to ogromnej ilości. Problemem jest to, że znajdują się one głęboko pod górami planety i jeszcze głębiej pod pustynią. Poza tym śladowe ilości pary wodnej istnieją w atmosferze. No i dalej trzymamy się życia na Arrakis. Ci, którzy mówią, że nic tu nie żyje, są w błędzie. Ale co to za życie, jak teściowa żyje, nie? To znaczy, na Arrakis jest życie, ale w śladowych ilościach. A rodzimych form życia jest też bardzo mało. Jak ktoś się spyta dlaczego, to niech odpali ten film od początku. Jest tu gorąco, sucho, ciężko o wodę i pożywienie. To, co tu żyje, jest zabijane przez warunki albo przez przemierzające pustynie czerwie. Te nie tylko odgrywają mucho importante rolę w produkcji melanżu, tlenu, ale również są agresywne i bronią agresywnie swojego terytorium przed wszystkimi nieczerwiami. Natomiast wszelkie zwierzęta i rośliny, którymi udaje się przetrwać na Arrakis, mają jedną wspólną cechę. Są przystosowane do ekstremalnie wysokich temperatur i nie potrzebują wiele wody. No ale w drugą stronę też nie jest łatwo. W sensie fauna i flora Arrakis jest tak mocno związana z planetą, szczególnie z melanżem, że przeniesienie rodzimych okazów na inne planety też nie przynosi skutków. Wiadomo, by zwiększyć produkcję przyprawy, tym samym sposobem próbowało się złamać monopol Coam i próbowano czerwie zainstalować na innych planetach. Te jednak prędko umierały po przeniesieniu, niezależnie od tego, jak wiernie odtworzono ich ekosystem. Znany z książki imperialny paleontolog Pardot Kynes został wysłany przez ród Korinów, by zbadać ekosystem planety. Przekonał się, że niegdyś była bujnym i żyznym światem. Potem stała się jakaś katastrofa, może coś dupnęło w planetę, a może chuj wie co się stało, moja była przybyła i koniec, życie umarło. W każdym razie wierzył, że dzięki starannemu i wielopokoleniowemu planowaniu Arrakis może ponownie stać się rajem. Swymi opowieściami o możliwości stworzenia naturalnych, dużych zbiorników wodnych, zieleni i łagodnych, nie wymagających kombinezonów temperatur, oczarował on Fremenów. Ci podążyli za nim z zapałem. Przyjęli jak swojego, zaś jego fascynacja planetą i jej mieszkańcami doprowadziła do tego, że wrzenił się w jedno z ich plemion i dał wchłonąć w ich kulturę, stając się kimś w rodzaju ich przywódcy. W planecie i jej mieszkańcach widział potencjał tak duży, że ukrywał ten fakt przed imperatorem, wiedząc, jak imperium może to wszystko chcieć wyeksploatować i zniszczyć. To działanie ostatecznie doprowadziło Kynesa do śmierci. Na pustynię jeszcze wrócimy. Przejdźmy do imperialnej infrastruktury Arrakis. Stolicą Arrakis jest, albo było, Kartagin. Nazwa pochodzi od Kartaginy, przy czym angielska wersja to Kartag. Kartagin jest stolicą Arrakis. To stąd Harkonnenowie roztaczali swą władzę nad planetą, drążąc ją z przyprawy. To tutaj było centrum ich terroru nad miejscowymi, dlatego lokalsi, czyli Fremeni, nie ufali obcym, zaś dom Atrydów poprzez odmienne traktowanie Fremenów zdobył ich przychylność, choć nadal Atrydzi byli dla nich ludźmi z zewnątrz, zaś ich wojna z Harkonnenami była sprawą z zewnątrz, nie sprawą fremeńską. Jednak, gdy terror Harkonnenów wrócił, Fremeni zauważyli, że lepszy Atryda niż Harkonnen, a do tego ten Atryda, czyli Paul Muad'Dib, wykazywał wszystkie oznaki bycia ich mesjaszem, o co zadbał zakon Bene Gesserit. W każdym razie Kartagin od pustyni oddziela potężny mur, który chroni miasto przed burzami piaskowymi i przede wszystkim czerwiami. To tutaj znajduje się wspaniały pałac Harkonnenów oraz siedziba gildii bankowej, gildii wydobycia przyprawy i gildii handlarzy wodą. Jednak w mieście tym pełno jest agentów Harkonnenów i osób wiernych Harkonnenom. Dlatego też, gdy książę Leto Atryda otrzymał Arrakis jako swe lenno, nie chciał ryzykować przebywaniem w Kartagin, tylko przeniósł stolicę do drugiego miasta, czyli Arrakin. Arrakin to drugie miasto, Arrakis. I w sumie tu lista miast powinna się skończyć, ale się nie kończy. W sensie w pałacu na Arrakin przed pojawieniem się Atrydów mieszkał hrabia Hasimir Fenring i jego żona Margot, ale ich wyjebali. Z czasem Arrakin z malutkiego, łatwego do obrony miasteczka stała się stolicą całego imperium, ale to będzie w momencie, gdy, spoiler alert,
Imperatorem zostanie Paul Muad'Dib. Później, gdy władcą zostanie jego syn Leto II, stanie się miastem festiwalowym o nazwie On, które będzie przeznaczone specjalnie do oddawania czci Bogu Imperatorowi. Również chronione jest murem, dodatkowo stoi na skalnym podłożu w okolicach bieguna północnego. Dlatego jest ono bezpieczne od działania czerwi. Tak naprawdę, poza gwiezdnym portem, rafinerią przyprawy, pałacem i twierdzą, w Arrakis, na Arrakin, nie ma nic naprawdę wartego uwagi. Coś wam powiem, tak poza kamerą, w sensie żarcik. Jakbym wszystkie filmy tak nagrywał, a nie opisywał każdy kamień jak w Zapomnianych Krainach, to Bart byłby szczęśliwym człowiekiem. Ale nie będzie. Niczym Gulliver wśród krasnoludków w Krainie Smutków. Przepraszam cię, Bart, ale te filmy o Zapomnianych Krainach nadal będą długie. Wracamy do Arrakis. I to tyle, jeżeli chodzi o ważne miejsca na Arrakis. Ale że co? Ależ ja? No niestety, nie ma na Arrakis wiele miast, w sensie są dwa. Ale te miasta nie są jedynymi miejscami zamieszkałymi przez ludzi. Są jeszcze Sicze, zamieszkałe przez Fremenów. Jeśli gdzieś na Arrakis są jakieś góry, to Fremeni w ich jaskiniach zakładają Sicze, w których mieszkają, w których gromadzą swoją wodę, produkują wodę życia i tak dalej, trzymają swoją broń. No i nie, to wszystko. Ile jest Siczy? Chuj wie. To znaczy dużo? Ale nie wiadomo ile. Tak jak nie wiadomo ile jest Fremenów i Fremeni dbają o to, by ta wiedza nie była dostępna dla wszystkich. I czas na Fremenów. I nie zdziwię się, jeśli powiecie, a takie tam Beduiny, nie? No bo to tak w sumie jest, Fremeni są jak Beduini, ale do potęgi piątej. Fremeni są jak komandosi pustyni, niepokonani. Szczególnie, że warunki Arrakis nie przeszkadzają tak bardzo jak innym. W sensie nie przeszkadzają Fremenom tak jak innym. A nawet potrafią oni wykorzystać je na swoją korzyść. Jak chociażby używają czerwi jako środków transportu, co jest w ogóle muszko zjebany. No i o tym, jacy twardzi są Fremeni, przekonali się nawet Sałdakarzy, czyli święci wojownicy samego Imperatora, uważani do tej pory za najlepszych wojowników całej galaktyki. No i zebrali od nich, nie wiem, wielokrotnie wpierdol i do tego stopnia, że musieli zęby zbierać z piasku połamanymi rękami. No i tak dalej. Kto jest lepszy? Ja takich nie znam. Nikt nie jest lepszy niż Fremeni. Fremeni to mieszkańcy uznający Arrakis za swój dom. Jeszcze raz powiem to. Fremeni uważają Arrakis za swój dom. Arrakis. Gdybym ja na przykład był właścicielem Arrakis i piekła, to wynająłbym komuś Arrakis, a sam bym zamieszkał w piekle. To są twardziele, jakich nie ma nigdzie indziej. Wódkę zapijają spirytusem, zamiast miodu jedzą pszczoły, a ich ulubionym sportem jest walka z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Twój trening to dla nich rozgrzewka, a ilość alkoholu wywołująca u ciebie czy u mnie zatrucie dla nich jest kolejnym wtorkiem. Ale teraz na poważnie. Fremeni nie spisują swoich historii, tylko przekazują je sobie słownie. I to sprawia, że większość ich historii została zapomniana. Teoria głosi, legenda głosi, że są oni tak zwanymi wędrowcami Zensunni, którzy wyruszyli w długą podróż, uciekając przed Imperium. Kierowali się religią zwaną Zensunni, stąd też ich nazwa. Wierzący w te teorie Fremeni mówią, że ich lud pochodzi z planety Poitirin. Przynajmniej ta planeta pojawia się w ich pieśniach i piosenkach. Przy czym Fremenów ukształtowało Arrakis. Ukształtowało ich styl życia, bo jeśli chcieli tu przetrwać, musieli się do niego dostosować. Ukształtowało ich kulturę, surowe zasady i prawa. Uświęcające wodę, również wilgoć, którą każdy z nas nosi w sobie. Dodatkowo ich historia kieruje każdego Fremena w kierunku bycia niczym fenek pustynny. Szybki, zwinny i pustynny. I odważny. Fremeni niemal nie znają strachu. Do czerwi czują szacunek, uważając, że są dawcami życia. No i nic dziwnego, czerwie produkują przyprawę, ale o przyprawie będzie inny film. Fremeni dosiadają czerwi. Jakby któreś z nas zobaczył czerwia, to byśmy się posrali, a gówno by nam nogawkami spłynęło do butów. Fremeni jeżdżą na czerwiach. W każdym razie, Fremeni są doskonałymi wojownikami, którzy uznali Paula Atreides za swego Mesjasza i dołączyli do jego dżihadu. Pokonali z nim Harkonnenów, Sałdakarów Imperatora też pokonali i zmienili władzę w Imperium. Grupa pierdolonych Beduinów.
zmieniła władzę w całej galaktyce. Jak już wspomniałem, Fremeni zamieszkują Sicze, przeważnie patriarchalne społeczności, na czele których stoi Naib, która to nazwa pochodzi jeszcze z religii Zansuni i oznacza ten, który nigdy nie zostanie wzięty przez wroga żywcem. Wszyscy Fremeni za to tworzą coś w rodzaju bractwa zwanego Ichuan Bedouin, które zbiera wszystkie Sicze w jeden wielki konglomerat. Ponieważ pustynia i walka pochłonęła wiele żyć, przeważnie męskich, wśród Fremenów panuje poligamia, gdzie jeden mężczyzna ma często wiele żon i dzieci. No bo jak jakiś chłop zginie, szkoda, żeby się kobieta marnowała, skoro można rozwijać dalej społeczność i płodzić kolejne dzieci. Ale to nie jest na szczęście polska rzeczywistość, czy nie wiem, kraje trzeciego świata, że dzieci się robi, a potem dopiero myśli, jak przeżyć. Fremeni pilnują swych populacji, rozwijając je tak, by nie przeciążyć mocno naciągniętego systemu zapasów, szczególnie wody. Każde dziecko jest więc przemyślaną decyzją z podstawowym pytaniem, czy mamy dość wody? Wszystko u Fremenów kręci się jednak wokół wody, która uważana jest za życie. Aby zapobiec niepotrzebnej utracie wody na pustyni, Fremeni noszą skomplikowane kombinezony powstrzymujące utratę wody, które to kombinezony zwie się filtrakami. Do tego specjalistyczne nakrycie głowy zapobiegające większości normalnej utraty wody przez skórę głowy i czoło, zaś maski i zatyczki do nosa odzyskują wilgoć z oddechu użytkownika. Do kompletu można dobrać sobie rękawice, jednak Fremeni preferują wcieranie w dłoni soku z krzewu kreozolowego do powstrzymania pocenia. Przy prawidłowo działającym kombinezonie użytkownik traci około naparstka wody dziennie. Fremeni wierzą też, że woda człowieka należy do jego plemienia, bo otrzymuje ją wraz ze swoim życiem i po śmierci powinna powrócić do plemienia. Często wraca do jego rodziny, a ta należąc do plemienia przechowuje je w imieniu plemienia i dba o jej powielenie. Przy czym inaczej jest w przypadku walki Amtal, gdzie walczy się bez filtraków, zaś zwycięzca zdobywa wodę, którą przegrany miał przy sobie. Dobra. Dość wody. Arrakis zmieniło Fremenów też od strony wyglądu. Typowy Fremen wygląda jak żylasty człowiek o mocno opalonej skórze, przy czym efekt ten jest mniej wyraźny u Fremenów zamieszkujących Arrakin czy Kartagin. Natomiast z racji tego, że na Arrakis przyprawa unosi się nawet w powietrzu, występuje we wszystkim, oczy Fremenów są całkiem niebieskie. Zwie się je oczami Ibada, zaś sam kolor zwie się błękitem w błękicie. Jak już wiecie, Fremeni wyznają Zusini, które ewoluowało na Arrakis. Przyjęli czerwie jako manifestację Boga, nazywając je Shai-Hulud, zaś w wolnym tłumaczeniu znaczy starzec pustyni albo dziad pustyni. To znaczy, żebyście mnie zrozumieli dobrze. Nie, że dziadu, że spieprza dziadu. Że dziad borowy albo leśny dziadek, tylko że jest ojcem ojca pustyni. Poza tym ich religia jest napakowana proroctwami Bene Gesserit. Tak na wszelki wypadek, gdyby któraś kobieta z tego zakonu kiedyś trafiła na Arrakis, to ma mieć ułatwione życie, bo Fremeni będą uważali ją za ważną osobowość. A jak trafi z synem, tak jak Lady Jessica, czyli Bene Gesserit, trafiła z synem Paulem Atreidem, to już w ogóle, kurwa, Fremeni padają na twarz i wołają, walą pokłony, no bo pojawił się Lisan al-Gaib, czyli Mesjasz albo prorok. Wydaje mi się, znaczy mam takie wrażenie, że temat Arrakis i tak nie byłby wyczerpany przez bardzo długi czas, zaś wydawać się w niektóre szczegóły, powiązania, czy to z gilią kosmiczną, czy z zakonami takimi jak chociażby Bene Gesserit, pozostawimy sobie na kolejne filmy. Wyczerpaliśmy temat. Pustynia jest dla was. Stoi przed wami utworem. Pytanie, czy wy macie odwagę na nią wyruszyć? Fremeni nie będą przyjaźni, nie lubią obcych. Ale wy, widzowie, to jak odtąd są odważni. Ja wierzę, że wy ruszycie na pustynię, bo jesteście twardzi. Zajebiście jak Kanyon Colorado. Ale to wszystko na dzisiaj. Temat Fremenów też został wyczerpany. Zapraszam was do komentowania w komentarzach, o czym byście chcieli posłuchać na kolejnych
filmach naszych na kanale Teagotne. Oglądajcie nas we wtorki, w czwartki, w niedzielę. Nasze sesje oglądajcie koniecznie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. No i wspierajcie na Patronite, gdyż tylko dzięki Wam my możemy docierać do Was filmami najlepszej jakości. Do zobaczenia.